Przede wszystkim bardzo dziękujemy, że startujesz w takich zawodach mastersów, czyli w zawodach dla amatorów pływania. Oni mają nie lada gratkę obserwować Cię podczas tej imprezy i podziwiać. Powiedz, co skłoniło Cię do startu w Mistrzostwach Warszawy Mastersów? No przede wszystkim to, że chciałem się sprawdzić. Chciałem zobaczyć, na jakim jestem poziomie, bo tak jak już wspominałeś, tutaj planuję zakwalifikować się na Igrzyska Olimpijskie do Tokio. Wiem, gdzie jestem, spodziewałem się, że będzie troszeczkę lepiej. Ale nic, no, ciężki trening przede mną, wyzwanie ogromne, ale będę próbował. Troszeczkę chyba za wolna pierwsza pięćdziesiątka, to pewnie świadczy o zmęczeniu właśnie, czyli jesteś w jakimś ciężkim treningu. No właśnie nie, mało teraz chyba trenowałem, aczkolwiek jeszcze 3 dni temu bardzo dobrą składankę popłynąłem. No widać, że to się jeszcze nie przenosi. Na pewno widziałem, czułem, że pierwsze 50 jest za wolne. No trzeba zdecydowanie szybciej popłynąć. Końcówka była imponująca. W ogóle imponujące jest to, jakie cele sobie wyznaczasz i fenomenalne, że zdecydowałeś się pokazać polskiemu pływaniu, że jeszcze raz podniesiesz, podejmiesz rękawice i powalczysz o te piąte Igrzyska Olimpijskie. My wszyscy, kibice pływania, naprawdę trzymamy bardzo mocno kciuki za Ciebie. Powodzenia. Dziękuję. Paweł. Dziękujemy.